Grażyna, plebanek, bokserka. Powiedziałam Michałowi, oznajmiła pewnego razu Bartowi, gdy leżeli w hotelowym łóżku. Wyszukiwał miejsca na obrzeżach Warszawy, żeby nikt ich nie zobaczył. Bart od roku pracował w Polsce. Kupili z tym ciąg mieszkanie w Wilanowie. W centrum mógł się natknąć na ludzi, z którymi spotykał się zawodowo, którzy widywali go na przyjęciach z żoną, dlatego wybierał hotele na uboczu, chociaż dojazd zabierał cenne minuty. A tu lu wypala z ujawnieniem. Powiedziałaś, co? Dokładnie? przekręcił się w pościeli, przyciskając jej niechcący włosy. Że coś między nami wygasło. A o mnie? O tobie? Podsunęła wyżej kołdrę, zasłaniając nagie piersi. Nie mówiłam o tobie. Jak to? Mruknął Bart, siadając na brzeg łóżka. Sięgnął po spodnie, z kieszeni wyciągnął papierosy i zapalniczkę. Tym tępiła palenie. Dlatego pod siedzeniem w samochodzie oprócz papierosów ukrywał szczotkę i pastę do zębów, gumę miętową i spray do ust. Lu zapatrzyła się na niego z dumą samicy. Tuż przed czterdziestką niewysoki, miał wypracowane mięśnie, ciepły odcień skóry i jasne, miękko układające się włosy. Dbało o siebie, chociaż robił to z rywami. Kiedy przestawał się pilnować, szybko przybierał na wadze, przez co robiły mu się według słów tym ci pućki i falujące boczki. Lu wolałaby, żeby jej tych słów nie przytaczał. Tracił przez nie sporo tajemniczości. Nie mówiłam o tobie, wyjaśniła Lu. Mówiłam o sobie, że od niego odchodzę. Przyklęknął przy łóżku i wtulił twarz w jej włosy. Wsunął dłoń między jej uda. Palił, patrząc w okno, jednocześnie okrężnymi ruchami palców niespiesznie masował jej łechtaczkę. Kiedy wygięła się z rozkoszy, spojrzał na nią z rozbawieniem i wysunął z pomiędzy jej nóg mokre palce. Stał i sprawnie zdusił niedopałek w popielniczce. Skończył z nim tak, jak przed chwilą skończył z nią. Mieszkanie, które wynajęła, było jasne i słoneczne. Otaczały ją jej własne książki, ubrania i pamiątki, a jednak nie czuła się w nim u siebie. Wszystko było przesiąknięte Bartem. W łóżku otulał ją sobą. To przejście od twardości mięśni, członka, woli, do opiekuńczości, miękkiej otoczki nie przestawało jej fascynować. Marzyła, że zostanie, że będzie się mogła przy nim budzić. Ale Bart noce spędzał z żoną. Po jego wyjściu, po rozpłynięciu się, szczęścia było jej źle. Mieszkanie stawało się puste jego pozorną obecnością, zimne opuszczeniem, szczypiące oczekiwaniem. Patrząc na jego kosmetyki ustawione w równym rządku na półce w łazience, zdawała sobie sprawę, że od czasu, kiedy tu zamieszkała, żyje jak pasażer, którego lot został opóźniony. Na stand by. Usiadła na stołku w kuchni, ale się urządziła. Odeszła od Michała, żeby wpaść w sieć Barta. A myślała, że to tylko namiętne brzykanie. Nie, tak naprawdę nigdy tak nie myślała. Już kiedy kochali się pierwszy raz, czuła, że nie oderwie się łatwo od tego mężczyzny. Nigdy dotąd takiego nie spotkała. Świetnego kochanka porywającego rozmówcy, który fascynował ją obyciem i życiowym doświadczeniem, a że miał żonę, jakoś wtedy o tym nie pomyślała. Teraz widziała to, na co początkowo zamknęła oczy i co było dla niej zupełnie nowe. Strategię romansowania żonatych włącznie z manewrem z obrączką, którą Bart zdejmował przed spotkaniem z nią i wkładał tuż po. Nakryła go na tym. Kiedy wysadził ją z auta, potem ugrzązł w korku. Gdy zrównała się z nim, zobaczyła, jak wyjmuje z portfela obrączkę i wciska na palec. Stołek zaczął uwierać lub pupę. Kochali się od rana do czwartej. Tak w każdym razie wyświetlał elektroniczny budzik. Gdy zamykała oczy, wtulona w przedramię, barta obolała z rozkoszy. Wchodził w nią tyle razy, aż wyschła w środku. Mimo to dotykał jej łechtaczki, a lu wyginała się w orgazmach przebiegających po skórze drobnymi kroczkami. Ciało rozpadało się na mniejsze cząstki. Nie spinał jej już jeden skurcz, tylko wiele malutkich, tak uzależniających, że chociaż miała dość, prosiła o jeszcze. Przypomniała jej się ciotka. Żona wuja, która podawała obiad rodzinie i gościom, a sama siadała na stołku pod ścianą, i przyglądała się jedzącym. Ciociu, usiądź z nami! Zapraszali ją. Ale ona kręciła przecząco głową. Jedzcie, jedzcie. Nie spuszczała z nich twardego spojrzenia. Musiało im smakować. Spróbowałoby nie. Przecież się narobiła. Przy Michale miewała podobne uczucie, że chce ją nasycić, a sam tkwi w kącie i patrzy. Chociaż nauczyli się siebie wzajemnie, a seks zdawał im spełnienie, nie poruszał jej wyobraźni. Bart, egoista, który czasem zostawiał ją niezaspokojoną i nie miał z tego powodu wyrzutów sumienia, zrobił z niej obżartucha. Chociaż przy Michale była niejadkiem, skrupulatna Mimi i zdziczała Emi. Dwie twarze Lu. Pewnego dnia Bart zadzwonił i poprosił o rozmowę. Musiał jej o czymś powiedzieć. Włoski na przedramionach stanęły jej dęba, panika walczyła o lepsze z bezrozumną nadzieją. Chce odejść od niej? Czy od tym ci? Cały ranek obmyślała, jak go podjąć. Jeśli przyszykuje kolację przy świecach i wyjedzie z ciężką artylerią, seksowną bielizną, jakiż będzie obciach, gdy on spróbuje z nią zerwać? W końcu nic nie przygotowała, bo gdy miała wychodzić z pracy, wezwano ją do szefa. Przepraszam, Emilia, że tak późno, tłumaczył się szukając czegoś w szufladach, ale mam dobrą wiadomość, a na to zawsze pora. Lu usiadła w fotelu po drugiej stronie biurka. Łukasz był jednym z najmilszych mężczyzn, jakich spotkała. Kiedyś powiedział, że żałuje, że jest jej szefem, bo z mało kim zdarza mu się tak śmiać jak z nią. Mnóstwo się przy nim uczyła, podziwiała jego klasę. Emilia, pewnie dotarła już do ciebie wiadomość o Kopenhadze. Pokręciła przecząco głową. Koleżanki i koledzy śledzili informacje o zwalniających się stanowiskach w placówkach dyplomatycznych za granicą. Ona przez rozstania, zejścia, cały ten damsko-męski kram nie była na bieżąco z ministerialnymi plotkami. Pamiętałem, że celujesz w Skandynawie. Zaliczyłaś praktyki w Sztokholmie i Oslo. Spojrzał na luz na oprawy okularów. Właśnie zwalnia się stanowisko atasze kulturalnego w Kopenhadze. Zainteresowana? Dużo się nauczysz, uśmiechnął się. To mocny kop w górę. Przejechała drogę do domu, nie zauważając ulic. Nie zdążyła nic kupić do jedzenia. Wytknęła więc głowę z aneksu kuchennego, żeby zaproponować kanapki, ale Bart już zastawiał stół jedzeniem, które wyjął z siatki. Gołąbki, łazanki z kapustą i grzybami, kompot. Belk nawracał ją na polskie dania. I ptasie mleczko, wypowiedział nazwę po polsku, przeciągając zbyt miękko z... S... Przyciągnął ją do siebie i ugryzł pieszczotliwie w policzek. Przylgnęła do niego całym ciałem. Najpierw kolacja, odsunął ją delikatnie i rozlał wino do kieliszków. Nie dał się sprowokować aż do kompotu. Dopiero gdy odniósł do kuchni talerze i rozpakował ptasie mleczko, spojrzał na nią poważnie. Powiesz mi sam, czy mam strzelać? Nie wytrzymała. Strzelać? Roześmiał się. Wy Polacy i wasza wojenna trauma. Nie wsadzaj nas wszystkich do jednego wora. Obruszyła się. To moja babcia przeżyła dwie wojny, nie ja. Wiem, wiem, ty jesteś z pokolenia Jana Pawła II. spojrzała na niego ze złością. Sto razy ci mówiłam, że jestem ateistką i nie było mnie w Polsce, kiedy umarł papież. Byłam w Sztokholmie. Nie załapałam się na żałobę. Uwielbiam Polki. Odchylił się na krześle i spojrzał na nią z uśmiechem. Lekko kręcone włosy opadły mu do tyłu. Nie znosiła, kiedy ich tak szufladkował. Polaków, ludzi jej generacji, tutejsze kobiety. Wydawało mu się, że zna polską kulturę, ale odbierał ją przez stereotypy. Emi jasne brwi podniosły się, nadając jego twarzy przepraszający wyraz. Dostałem propozycję pracy. Stanowisko szefa wydziału antynarkotykowego. Od kiedy znasz się na narkotykach? Zatrudnię ludzi, którzy się na tym znają. Tu? W Polsce? Wiedziała, że odpowiedź będzie przecząca. W Brukseli. Odwróciła wzrok. Naraz przypomniało jej się zamarznięte jezioro i podmuch zimnego powietrza na twarzy, gdy pędziła po lodzie na pożyczonych od Duni łyżwach. Emi, mogłabyś znaleźć pracę w Brukseli. Bylibyśmy razem, znów, w tym samym mieście. Klęczał przy jej krześle, zaglądał w oczy. Tyle w nich było nalegania, jak u dziecka proszącego o cukierki. Tak pięknie pachniesz, Emi. Moja Emi. Jego usta były tuż przy jej uchu, zsuwały się na szyję. Załatwisz sobie pracę w ambasadzie albo w konsulacie, prawda, Emmy? Pytanie, które zadał jej Michał, gdy namawiała go na wyjazd do Sztokholmu, wróciło bumerangiem. Bruksela? Co ja bym tam miała robić? Weszła do westybulu, gdzie nad jajowatym stołem pochylała się biało czerwona flaga, połyskiwało szkło etażerki zastawionej wyimkami z rodzimej literatury. Nie ma pani badża? Lu dogoniło pytanie asystentki Atasze pełniącego tymczasowo funkcję ambasadora. Dziewczyna patrzyła na nią srogo. Była nowa i chciała się wykazać. Lu obiecała sobie w duchu pamiętać o kawałku plastiku, któremu rangi dodawała angielska nazwa. Szukasz mieszkania? Zapytała kilka godzin później pani Ula, kasjerka, widząc, że Lu ukradkiem przegląda w internecie stronę agencji nieruchomości. Jest tu takie ładne, tylko trochę za daleko od pracy. W jakiej dzielnicy? zainteresował się kierowca pan Zdzisław. Anderlecht. Zapomnij, tam same Marokany. A to, w centrum? Lu kliknęła na opis mieszkania. Jest napisane, że to blisko sklepów, autobusów i położone niedaleko ambasady. Przyszło się Dixel, broń Boże, to czarnuchowo. Uraczył ją opisem miasta, który miał ułatwić poszukiwania. Przekreślał dzielnice, w których mieszkały obszczymury Sugerując rejony białych, gdzie nie strach zostawić samochodu Pani Ula, która według własnych słów przetrwała zbyt wielu dyrektorów Ponuro mu potakiwała Ale ja nie mam auta Wtrąciła Lu Parę godzin później Lu przytupywała zimna na ulicy Styczeń w Brukseli był łagodny, ale ona nic nie jadła od lunchu Ponieważ czekała na umówioną kolację z Bartem Mały, sportowy samochód zaparkował parę kroków od niej. Ze środka wysiadł zakatarzony mężczyzna. Właśnie przyjechał agent. Rzuciła do słuchawki. O której będziesz? Niestety zmuszony jestem przełożyć spotkanie. Lu już wiedziała, że tymcia jest w pobliżu. Nie mogłeś mnie uprzedzić? Poprzednie spotkanie się przedłużyło, przykro mi. Jutro sekretarka skontaktuje się w sprawie nowego terminu. Nie dam rady. Dziękuję za zrozumienie. Katarzyna Dąbrowska przeczytała kolejny fragment książki Grażyny Plebanek, bokserka, muzyka i produkcja Jarek Gawlik.